Chciałbym podziękować dzisiaj księdzu Bosztowi i księdzu Bartoszowi za to, że pozwolili mi w tym kościele dzisiaj mówić do Was. I również kapłanom, którzy słuchają w tej chwili spowiedzi, kapłanom, który koncelebrował Mszę Świętą. Ale przede wszystkim, w szczególny sposób, chcę podziękować Wam wszystkim za to, że jesteście tutaj. Ponieważ wiem, że jest wiele innych rzeczy, które mogliście robić w tej chwili. I bardzo doceniam ten fakt, że jesteście tutaj dzisiaj. Z Panem i razem ze mną. Dla mnie jest to wielki zaszczyt móc być tutaj z Wami. Wiem, że niektórzy z Was mogli przyjść tutaj ze względu na uzdrowienie. Proszę zrozumcie, że uzdrowienie rozpoczyna się we Mszy Świętej. Najświętsza Eucharystia jest największą z istniejących modlitw o uzdrowienie, podczas której najlepszy z lekarzy, God himself, sam Bóg, fills you with himself, healing life. Napełnia Was samym sobą, swoją uzdrawiającą miłością. The healing continues through the talk. Uzdrowienie dokonuje się także podczas czasu, w którym przemawia. Because very often people say, ponieważ bardzo często ludzie mówią, as I spoke by the grace of God, że kiedy mówiłem, kiedy przemawiałem za sprawą łaski Bożej, zostałem uzdrowieni. Then afterwards, when the blessed sacrament is done, i także później, kiedy będzie wystawiony Święty Sakrament, i kiedy ja będę kładł ręce na Was i modlił się za Was. And through the afternoon, we have some priests here in the confession. I teraz tego popołudnia mamy kapłanów, którzy słuchają spowiedzi. And if you want the best healing, it's important to have a good confession. Jeżeli oczekujecie najlepszego uzdrowienia, jest rzeczą bardzo ważną, abyście odbyli najlepszą możliwą spowiedź. Jak to, tak szybko, jak to tylko możliwe. So the healing is about your sacraments. A więc to uzdrowienie dzisiaj ma charakter sakramentalny. It's in the Eucharist. Jest obecne w Eucharystii. It's with the blessed sacraments. Jest obecne w wystawionym Najświętszym Sakramencie. It's in the sacrament confession. Jest w sakramencie spowiedzi. And through the powerful sacrament, the priest. I poprzez potężny sakrament kapłaństwa. And my talk and my prayer. A moje słowa i moje modlitwy. Only complement the sacrament. Jedynie uzupełniają sakramenty. Now, I was a pretty bad person. Byłem kiedyś niezbyt dobrą osobą. I still am. I'm trying to be a bit better. Wciąż jestem i staram się być coraz lepszy. But I lived a very bad life. Ale prowadziłem kiedyś bardzo złe życie. I was brought up in London. Dorastałem w Londynie. In a very poor family. W bardzo ubogiej rodzinie. And when I was young, i kiedy byłem młody, I decided I'd do whatever I had to. Zdecydowałem, że uczynię wszystko, co potrzeba, co konieczne, to get what I want. Żeby osiągnąć to, czego chcę, czego pragnę. So I'd steal, I'd lie, I'd cheat. Więc kradłem, kłamałem, oszukiwałem. I didn't care who I hurt to get what I want. Nie zważałem na to, kogo muszę zranić, żeby osiągnąć to, czego chcę. As I got older, kiedy stawałem się starszy, with my older brother, I joined one of the first motorcycle. Z moim starszym bratem dołączyliśmy do jednego z najbardziej najgorszych gangów motocyklowych. I became extremely violent. Stałem się bardzo agresywny. And addicted to many things. I uzależniłem się od wielu rzeczy. Alcohol was the least of my issues. A alkohol był najmniejszym z moich nałogów. And all I ever thought about was myself. I wszystko, o czym myślałem, to ja sam. Seeking all the pleasures, the excitement the world can give. Szukałem wszelkich doznań, przyjemności, jakie tylko może mi świat zapewnić. And I never really thought about God. I nigdy tak naprawdę nie myślałem o Bogu. Except maybe when I was in trouble. Być może poza tymi momentami, kiedy znajdowałem się w tarapatach. And I cry out, God help. I wtedy może wytknęło mi się wołanie, Boże pomóż. Or I think at times that if God didn't exist. Może myślałem też, że gdyby Bóg istniał, he couldn't love someone like me. Nie mógłby kochać kogoś takiego jak ja. Jak mógłby? Dokonywałem tak okropnych, obrzydliwych grzechów. Tak naprawdę, jeśli Bóg by istniał, he condemned someone like me, to potępiłby kogoś takiego jak ja.
posłał do piekła. 22 years ago, ale około 22 lat temu, when I was in the darkest part of my life, kiedy znajdowałem się w najciemniejszym, najczarniejszym okresie mojego życia, doing the most terrible things, czyniąc najokropniejsze rzeczy, and not even thinking about God, i nawet nie myśląc o Bogu, God was obviously thinking about me. W rzeczywistości Bóg myślał wtedy o mnie. Because he preached through the darkness. Ponieważ on przedarł się przez ciemność, w której żyłem, to touch me with the light of his love, aby mnie dotknąć światłem swej miłości. And it's incredible. One moment there I was living in this secret life. I to było niesamowite. W jednym momencie żyłem właśnie takim życiem pełnym grzechu. And then I was filled with complete joy, complete happiness. A chwilę później zostałem napełniony całkowitą radością, całkowitym szczęściem. As Jesus reached into my heart and soul, kiedy Jezus sięgnął do mojej duszy, do mojego serca, and caressed my soul and blessed my soul with his love, i kiedy pobłogosławił moją duszę i pieścił moją duszę swoją miłością, I was filled with complete ecstasy. Zostałem napełniony zupełną ekstazą. I couldn't stop laughing and crying. Nie mogłem przestać się śmiać, nie mogłem przestać płakać. I was so happy I could not explain. Byłem tak szczęśliwy, że myślałem, że zaraz wybuchnę. And as Jesus lifted my human heart into his divine heart, i kiedy Jezus podnosił moje ludzkie serce do swego boskiego serca, and caressed it and filled it with his love, i pieścił, głaskał je, umieścił je w swej miłości, he said to me, I love you. Powiedział mi, ja Ciebie kocham. And in those three words, i w tych trzech słowach, I knew it was an eternal truth. Ja wiedziałem, że znajduje się odwieczna prawda. That God loved me. Że Bóg mnie kochał. He loved me just as I am. Że kochał mnie dokładnie takim, jaki jestem. But my thoughts and my weaknesses. Pomimo mojej słabości i upadków. Still he loved me. On wciąż mnie kochał. Of course he didn't like all the bad things I did. Oczywiście nie podobały mu się te wszystkie złe rzeczy, które robiłem. But he never stopped loving. Ale nigdy nie przestał mnie kochać. And as Jesus embraced me in his love, i kiedy Jezus objął mnie swą miłością, all my addictions fell away. Wszystkie moje nałogi ustąpiły. One second, I would go. W jednej sekundzie zostały nałogi uwolnione. Just to be replaced with a desire to love God. A w ich miejsce weszło pragnienie kochania Boga. And to live for his love. I życia dla Jego miłości. So every day, więc teraz, każdego dnia, my desire is to lose myself in God's love. Moim pragnieniem jest zatracanie siebie dla Bożej miłości. To abandon myself completely into the heart of Christ. Aby siebie się wyzbyć, zatracić siebie dla Jezusa. For I know that in doing so, I'll truly find myself. Bo wiem, że czyniąc w ten sposób, tak naprawdę dopiero siebie odnajdę. And as Jesus showed me that he loved me, i kiedy Jezus pokazał mi, że mnie kocha, he showed me that everyone else pokazał, pokazał mi również, że wszystkich innych kochasz dokładnie tak samo. There's no difference in his love for each person. Nie ma żadnej różnicy w jego miłości do każdej z osób. The only difference is how much we love him. Jedyna różnica polega na tym, na ile to każdy z nas potrafi kochać jego. And I saw that if I wanted to truly love God, i wiedziałem, że żeby prawdziwie pokochać Boga, muszę zacząć kochać innych. Niezależnie od tego, jak mnie traktowali, I had to love God. Muszę kochać innych. I had to look with the loving eyes of Christ upon each person. Muszę na każdą osobę patrzeć poprzez miłujące oczy Zbawiciela. And try and love as Christ loves. I próbować kochać w taki sposób, jak kochał Jezus. Because to love God is impossible fully unless you love us. Ponieważ nie jest możliwe kochanie Boga w pełni, o ile wcześniej nie będziemy kochać innych. Today many people don't have to dzisiaj wiele osób zapomniało, jak bardzo Bóg nas kochał. Mówią, że Bóg jest gdzieś daleko, jest odległy. Jest nas osądza, potępia nas. I niektórzy ludzie lękają się Boga. Ale nie ma czego się lękać w Bogu. Bóg jest łagodny, jest dobry, jest delikatny, jest przebaczający, miłosierny. He's not distant, he's not far away. I wcale nie jest Bogiem odległym, nie jest daleko od nas. Jesus is standing next to each person. Jezus stoi obok każdej osoby. Every moment of their life. W każdym momencie jej życia. And in every moment Jesus is crying out to each one, I love you. I w każdej chwili
Jezus woła do każdego z nas: ja Ciebie kocham. He has a passionate love for each person. Jego miłość do każdej osoby jest namiętna. He aims to love for each one of us. Jego serce aż boli z tęsknoty z miłości do nas. To him we were treasure, we were jewels and precious. Dla Niego jesteśmy skarbem, jesteśmy klejnowe, jesteśmy w Nim cennym. Jesus is actually in love with every person. W rzeczywistości Jezus jest zakochany w każdej osobie. Just like when you're in love with someone. I podobnie, jak kiedy my zakochujemy się w kimś, chcemy, aby ta osoba była szczęśliwa. And you give them all you can to help them, to help them have good lives. I dajemy tej osobie wszystko, co możliwe, żeby jej pomóc prowadzić dobre życie. Jesus, who's in love with you? Jezus, który jest zakochany w nas. He wants you to be happy. On chce, abyśmy to my byli szczęśliwi. He wants to give you all he can, so you can have good lives. On chce dać nam to wszystko, co możliwe, abyśmy mogli mieć wspaniałe życie. The only thing that stops that is actually dying. Jedyna rzecz, która stoi na przeszkodzie, to my, którzy sprzeciwiamy się tej miłości. W każdej chwili Jezus woła do nas: ja Ciebie kocham, pokochaj mnie. On jest stęskniony, jest zgłodniały, spragniony naszej miłości. Nie dlatego, jakoby to miało uczynić Jego kimś większym. To jest niemożliwe. Bóg jest największy już sam w sobie. Ale to dlatego, że On nas uczyni kimś większym. Ponieważ kiedy przyjmiesz miłość Bożą przez przyjęcie Jezusa, kochając Boga, to pozwalasz Bogu wejść do Twojego życia, wejść do Twojego wnętrza i podnieść Cię wysoko do nieba. Aby uświęcił Twoje życie, aby uczynił Cię świętym w Nim. W każdej chwili Jezus woła do nas: ja Ciebie kocham, pokochaj mnie. Woła: dlaczego mnie nie pokochasz? Co takiego uczyniłem, że Cię obraziłem? Co takiego uczyniłem? W jaki sposób może Cię zraniłem, że nie chcesz mnie kochać? Przecież ja oddałem za Ciebie swoje życie. Ja Ciebie kocham tak bardzo. Dlaczego mnie nie pokochasz? A jednak jest tak oczywiste, że wielu ludzi nie kocha Jezusa. Ponieważ przed Bogiem postawili świat albo samą siebie. Może przychodzą do kościoła i modlą się. Ale jak tylko wyjdą z kościoła, stają się zupełnie tak tacy sami jak wszyscy. Skupieni na świecie, na spełnianiu. A jeśli tak czynimy, to zamykamy nasze serce dla miłości Bożej. A napełniamy swoje życie miłością do świata i miłością do siebie. I wtedy nie możemy doświadczyć miłości Bożej do nas samych w każdej chwili naszego życia, tak jak powinniśmy to doświadczać. A w każdej chwili Jezus do nas sięga. I mówi: chwyć mnie za rękę. Krocz razem ze mną. Let me lead you along the path to heaven. Pozwól mi poprowadzić Cię drogą do nieba. On oczywiście wie, że to czasem może być bardzo trudne. To nie jest proste. Jest tak wiele przeszkód w świecie, które chcą przeszkodzić kochać Boga. Tak wiele pokus, tak wiele rozproszeń. Mogą być doliny ciemności, w których możemy czuć się bardzo samotni. Nie kochani, że nikt o nas się nie troszczy. Pełni rozpaczy, bez żadnej nadziei. Ale w takich momentach, kiedy chwycimy się Jezusa, to będziemy wiedzieli, że jesteśmy kochani, ponieważ Jezus będzie dla nas, przy nas. Nigdy nie będziemy czuć się niechciani, bo będziemy wiedzieli, że Jezus nas chce. A jeżeli będziemy w takiej sytuacji, że będzie się nam wydawało, że nie ma już żadnej nadziei, to
Jeżeli uchwycimy się Jego, to On nas odniesie ponad te doliny ciemności. Do światła swej miłości. A gdyby były przed nami wielkie góry. I tak wielkie, ciężkie krzyże, że będzie się nam wydawało, że my dalej nie możemy pójść. Życie jest czasem wielką wagą. Jeżeli uchwycimy się Jezusa, to On nas podniesie ponad te góry, uświęci nas w tej miłości. I dokładnie tak, jak Żydzi w Starym Testamencie mieli człowieka Bożego, Mojżesza, który ich poprowadził przez pustynię. Kiedy przechodzili przez pustynię, wielu Żydów odwracało się od Boga czasami. A jednak Bóg nigdy nie odwrócił się od nich. Oni się odwracali do fałszywych bożków, ale Bóg pozostawał razem z nimi. I ten mąż Boży, człowiek Boży poprowadził na Bożydowskie miejsce. Ale mamy kogoś większego niż człowieka Bożego. My mamy Syna Bożego, który nas prowadzi przez pustynię świata. Przez pustynię. I nawet jeśli czasami go opuszczamy, On nigdy nie opuści nas. Nawet jeśli odwracamy się od Niego czasami, On nigdy nie odwróci się od nas. On jest zawsze przy nas, próbując nas do siebie. Chcąc nas prowadzić do ziemi obiecanej nieba. I wszystko, co musimy uczynić, to właśnie uczynić wszystko, co możliwe, aby się Jego uchwycić. Był taki okres, kiedy naprawdę się zmagałem. Krzyż był tak ciężki, że myślałem, że już mnie złapie. I myślałem, że już dalej nie naprawię. I przyszła do mnie nasza Najświętsza Matka Maryja. I powiedziała mi, znajdź siłę, której potrzebujesz, we Mszy Świętej. Ponieważ to tutaj znajdziesz Boga, Jego siłę. Ale kiedy przychodzimy na Mszę Świętą, musimy przychodzić, upodabniając się do Jezusa. W każdej Mszy Świętej Jezus jest tutaj dla nas, czekając, aż do Niego przyjdziemy. On jest spragniony, zgłodniony, stęskniony naszej obecności tutaj na Mszy Świętą. I kiedy my przychodzimy na Mszę Świętą, to my też powinniśmy oczekiwać na przyjęcie Jego. My powinniśmy być stęsknieni, spragnieni, zgłodniani Jego obecności, Jego miłości dla nas. I tak jak podczas każdej Mszy Świętej Jezus wyzuwa się z siebie samego dla nas i za nas. Tak jak my, kiedy przychodzimy na Mszę Świętą, powinniśmy się odróżnić z siebie samego. Z siebie samego i ze świata. Tak, abyśmy stawali się pustymi naczyniami, które oczekują, aż zostaną napełnione Jezusem. Aby się stały tabernakulami miłości. Tak jak Maryja, która udała się do Elżbiety, która była w potrzebie. I wtedy Jezus, który był w ciele Maryi, sięgnął przez nią, dotknął Elżbietę i Jana Chrzciciela i napełnił ich Duchem Świętym. Jeżeli my pozwolimy, żeby Jezus napełnił nas, to my możemy wtedy iść do tych, którzy są w potrzebie. A Jezus poprzez nas sięgnie do tych osób, aby je dotknąć. Aby je napełnić swoim Świętym Duchem. W
każdym przyświętej Jezus sięga do nas ze swoją miłością. Ale żeby dokonała się prawdziwa jedność w miłości, musimy odpowiedzieć. You can't be just sitting there thinking about sport, playing arms, playing on the road. Nie możemy po prostu siedzieć w ławce i myśleć o jakimś sporcie, który teraz się w meczu, który się dokonuje, albo o tym, co się dzieje w świecie. Jezus, który jest całkowicie skupiony na nas, sięga właśnie do nas. It's my view to do the same. On czeka, aż uczynimy to samo. To focus on him and reach out to him. Aż my czeka na nas, aż my się skupimy całkowicie na nim i sięgniemy do niego. So that you can meet in love, unite in love, become one in love. Tak abyśmy właśnie się mogli spotkać w miłości, abyśmy mogli zjednoczyć się w miłości, stać się jedną miłości. And when you do that, Jesus will draw your humanity into his humanity. I kiedy to uczynimy, to Jezus przyciągnie, wprowadzi nasze człowieczeństwo w swoje bóstwo. This human moment is then drawn into its own wonder of divine love. Ten moment człowieczy jest wtedy wprowadzony w wieczny moment Bogu. And he'll draw us into the mass. I on nas wprowadzi w głąb mszy. He'll come alive for us. Msza dla nas wtedy ożyje. Today's sad if many people message to bring something like that. Dzisiaj to jest smutne, że dla wielu osób msza jest tylko jakimś rytuałem, czymś tym powtarzanym. But it's meant to be a celebration of divine and human love. Ale ona powinna być świętowaniem bosko-człowieczej miłości. And if you reach out to Jesus in the mass. I jeżeli my ukierunkujemy się na Jezusa, to przyświetnie. To bardzo delikatnie umieści nas na ołtarzu razem z sobą. Because this is what you're meant to be. Bo to właśnie tutaj powinniśmy być. In Jesus, with Jesus and through Jesus. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. By the grace of the Holy Spirit. Przez łaskę Ducha Świętego. Powinniśmy się stawać ofiarą daru miłości. Dla Ojca w niebie. Także kiedy kapłan wypowiada te święte słowa nad chlebem i winem. I moc z nieba, moc Ducha Świętego przechodzi przez ręce kapłana. You now in Jesus. To teraz my, Jezusie. As the priest sanctifies and makes holy that bread of wine. Kiedy kapłan Jezus uświęca ten chleb i wino i przemieniają się w ciało i krew. You now can be sanctified and made holy. To my teraz możemy się być przemienieni, uświęceni, czynieni świętymi. As the bread of wine is changing the body, blood, soul, and divinity of our Lord God and Savior. Kiedy chleb i wino zostają przemienione w ciało i krew, w duszę i bóstwo naszego Pana i Zbawcy. If you cry out, Lord, change me. Jeżeli zawołamy, Panie, przemień mnie, then you will be changed. To zostaniemy przemienieni. To be more and more like Jesus. Abyśmy się stawali coraz bardziej podobni do Jezusa. And this is what the Holy Mass is meant to be. To właśnie tym powinna być msza święta. An experience of change. Doświadczenie przemiany. Where you become more Christ. Kiedy stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa. And when you let Jesus place you on the altar with him. I kiedy pozwolimy Jezusowi, aby nas położył razem ze sobą na ołtarzu. And then when you eat of his body. I potem, kiedy będziemy karmić jego ciało. Your body becomes one with his. To nasze ciało staje się jedno z jego ciałem. Because now there's no barriers between you and God. Bo wtedy już nie ma żadnej bariery, więc nas nie oddziela. Jesteśmy całkowicie otwarci na niego. And as you become one with Christ. I wtedy stajemy się jedno w Chrystusie. As your flesh becomes one in his flesh. Kiedy nasze ciało staje się jedno z jego ciałem. This is where you overcome the weaknesses of the flesh. To właśnie w tym możemy pokonać słabości naszego ciała. We all have them. Wszyscy je mamy. There's some temptations. Jest tak wiele pokus. Some addictions, things we just can't stop. Tak wiele nałogów, takich rzeczy, których nie możemy się pozbyć. But sometimes the sins under and over comes and we stop doing them. Czasem popełniamy nawet jakieś lekkie grzechy, ale cały czas w kółko i nie możemy tego zostawić, porzucić. We can't stop because we rely on ourselves. Nie możemy przestać, nie możemy ich porzucić, dlatego że pokładamy nadzieję tylko w sobie samym. But it's when we truly become one in the flesh of Christ. Ale kiedy prawdziwie staniemy się jedno w ciele Chrystusa, that he sanctifies strength by the Holy Ghost. To on uświęci, on umocni. Święty nasze ciało. So that we can overcome these weaknesses. Także będziemy w stanie pokonać te słabości. And when we drink of that precious wine.
A kiedy napijemy się tej drogocennej krwi, ona przez nas przepływa. Dotyka każdej komórki naszej istoty. A kiedy dotyka naszego umysłu, ona przemienia nasz umysł. Abyśmy mieli święte i dobre myśli. So when the temptations come, więc wtedy, kiedy przyjdą pokusy, to wtedy w tej drogocennej krwi Jezusa znajdujemy siłę do tego, żeby spojrzeć poza te pokusy, w kierunku Chrystusa i Jego miłości. Jeżeli chcecie przeżyć dobre i święte życie, przyjdźcie, aby przyjmować Jezusa w dobry i święty sposób. I aby być napełnionymi przez dobrych naszego Pana. Jeżeli chcecie żyć tak, jak powinniście, przyjdźcie i karmcie się żyjącym Bogiem. I pozwólcie, że Bóg będzie żywy w was, w waszym wnętrzu. Tak, abyście mogli żyć w Nim, tak jak On żyje w was. On jest tutaj dla nas wszystkich, we Przeświętych. Wszystko, co potrzebujemy, to wytrwałość. Wytrwałość właśnie w dosięganiu, w sięganiu ku Bogu, Ojcu, Synu i Duchu Świętemu. W każdym Przeświętym powtarzaniu: kocham Cię, Panie. Jestem Twój. Chcę się z wami podzielić dwiema drobnymi rzeczami, zanim przejdziemy do części modlitwy o uzdrowienie. Pierwsza nazywa się różaniec eucharystyczny. Jezus dał takie obrazy, wizje dotyczące każdej dziesiątki różańca. I podzielę się z wami pięcioma takimi obrazami za chwilę. Powiedział: daj tę książeczkę chorym, a dopada się wielu zdrowi. Daj tym, którzy się nie mogą, a dopada się wielu nawrócenia. Więc te wizje zostały namalowane i spisane w takiej małej broszurce. I 20 lat temu, kiedy rozmawiałem z osobami w PS, które mi pomagały, zastanawiając się, co zrobić z tą książeczką, ukazała mi się Najświętsza Matka. I w rękach miała pełno różańców, które wypadały jej z rąk. I powiedziała: dołącz takie różańce do każdej książeczki, a ja go pobłogosławię. Ale najpierw musi zostać pobłogosławiony przez kapłana. Dopiero wtedy nasza Najświętsza Matka go pobłogosławi. Dokonywało się naprawdę wiele nawróceń na całym świecie. Kilkoma się z wami zaraz podzielę. Ale najpierw chciałbym, żebyście posłuchali tych obrazów. Wizja tajemnicy pierwszej zmartwychwstania. Jezus pojawił się wewnątrz kostki przy wejściu do grobu. Jego ramiona były szeroko rozpostarte, a ręce krwawiły. Później ujrzałem Jezusa przebywającego z uczniami w wieczerniku podczas wieczerzy. Każdy z nich spożywał kostki. Jezus rzekł: jestem chlebem życia. Wizja tajemnicy tego wstąpienia Chrystusa. Ujrzałem setki aniołów noszących się w powietrzu. Jedni śpiewali, inni grali na trąbach. Aniołowie trzymali między sobą kostkę i lecieli do nieba. Chmury rozdzieliły się i rozbłysnął białe światło, gdy Bóg Ojciec powiedział: to jest mój Syn. Wizja tajemnicy zesłania Ducha Świętego. Pojawiła się kostka
lśniąca białe światło. Na niej zaś ukazał się przepiękny biały dowód, który pofrunął do jego serca. Jezus powiedział: przyjmując moje ciało, przyjmujesz moje serce. Tajemnica tego wzięcia, Maryjo Matko. Na niebie pojawiła się nasza Najświętsza Matka. Jej niepokalane serce było rozwarte, a w jego wnętrzu ujrzano kostkę, która lśniła białym światłem. Później Matka objawiła ją. Wizja ukoronowania. Ujrzałem Matkę Bożą w niebie jako królową nieba, odzianą w złote szaty, ze złotą koroną na głowie. Przed sobą miała wielką, lśniącą białym światłem kostkę, wokół której krążył pochód. Za kostką stał tron Ojca. Najświętsza Matka oklękła przed kostką, pokornie skłaniając się aż do ziemi. Za nią stały zastępy aniołów świętych, którzy uczynili to samo. W Amsterdamie pewne małżeństwo miało chłopca około 4-5 lat. I był chorym leczarką chorobą. Zawsze pod stałym zagrożeniem śmierci. I to śmierci bardzo, bardzo bolesnej. I teraz ten chłopiec właśnie znajdował się w szpitalu umierając. I żaden lek nie mógł uśmierzyć jego bólu. Znajdował się w agonii, płacząc i krzycząc. I rodzice nie wiedzieli, co robić. Lekarze powiedzieli: no już teraz umiera, już nic nie możemy pomóc. I przyszła jego babcia. I wtedy ona miała ze sobą koronkę, różaniec, który właśnie wzięła z jednego z moich spotkań. I powiedziała do swojej córki, do jej męża: pomódlmy się do różaniecą. I modlili się za tego syna. Kiedy skończyli ostatnią modlitwę, on przestał krzyczeć i przestał płakać. Zaczął się uśmiechać, wyglądał radośnie. Nasi lekarze czynili nowe badania. Powiedzieli: to niesamowite. Ta czarna choroba odeszła. Nie znamy takiego przypadku, że ona odeszła. Co zrobiliście? Jestem znowu normalnym chłopcem. Odpowiedzieli: no, pomodliliśmy się różańcem. Może dobrze znał. Rodzice wyśmiali, nie byli w stanie tego uwierzyć. Ale mogli też wyjaśnić, w jaki sposób chłopiec został uzdrowiony. Jest też takie małżeństwo, które znamy. Mieli ślub jakieś 3-4 lata temu. Kiedy się pobierali, mówili, że chcieliby mieć nawet 13 dzieci. Oczywiście nie zdawali sobie sprawy z tego, jak trudne były czasem dzieci. Ale kiedy zaraz po tym, jak się pobrali, okazało się, że małżonka ma raka jednego z jejników i on musiał zostać usunięty. A po operacji lekarze powiedzieli, że jest tyle problemów z narządami rodnymi i z drugim jejnikiem, że będzie niemożliwe, żebyś kiedykolwiek miała dzieci. I powinnaś zacząć myśleć o adopcji. I oni zaczęli modlić się różańcem eucharystycznym. I
około 9 miesięcy temu. They had a second baby, baby boy. Urodził się jej drugi syn. Nothing. I za to Bogu dziękuję. So, and also what happened is that people didn't pray much before that. Również działo się też tak, że ludzie, którzy wcześniej wiele się nie modlili, teraz modlą się codziennie, chodzą na prześwietlą codziennie. Jeden właśnie człowiek w kolanie chodzi na prześwietlą codziennie. Anyway, give it to sick, give it to those who don't pray. Dajcie to chorym, dajcie to tym, którzy się nie modlą. So respond Jesus to this prayer. Powiedzcie, że to jest od Jezusa, że jest pobłogosławione przez Maryję. Pray with them if you can. Pomódlcie się razem z nimi, jeśli to możliwe. Jeżeli to jest niemożliwe, po prostu ich pozostawcie. Zobaczcie, co może uczynić łaska Boża. Już tutaj na koniec chciałbym się podzielić fragmentem z mojej ulubionej książki. I tytuł to Oczami Jezusa. Jezus pokazał mi swoje życie, kiedy chodził po ziemi świętej. To jest książka, która sprawi, że będziecie się śmiali, że będziecie płakali. Prawdziwie jest to książka, która sprawia nawrócenie. Mamy świadectwa Żydów, muzułmanów, Hindusów, wielu też młodych ludzi, którzy nie nawrócili po jej przeczytaniu. I około 3 lat temu otrzymałem prymatu łacińskiego patriarchy Jerozolimy, co jest bardzo rzadkim i błogosławieństwem. Więc chciałbym podzielić się z wami kilka minut z tej książki. Potem wyobraźcie sobie, że ta nigdy nie przemija.
chwilach spędzonych w towarzystwie prawdziwych przyjaciół, gdy wasze serca przepełnione były szczęściem i pragnęliście gratyfikacji Pana. Tak właśnie dzieje się w niebie. Kto tam przebywa, ten przez cały czas jest z rodziną, z przyjaciółmi i wciąż otacza tą miłość. W niebie Bóg daje wszelką dobroć, jakiej moglibyście pragnąć, jak również pozwala Wam stać się częścią tej dobroci. Niebo to wieczne miasto Bożej miłości, w którym nie ma bólu, cierpienia, nienawiści, złości, zazdrości, zachłanności ani grzechów. To jest tylko wieczna miłość. Niebo czeka na wszystkich, którzy szczerze go pragną i ofiarują każdemu napotkanemu człowiekowi swoją miłość. Wyjaśnijmy. Jakub siedział obok z zamkniętymi oczami, uśmiechając się do niego. W końcu powiedział: Panie, poczułem się, jakbym naprawdę tam był. Przyjacielu, w tej chwili nie jesteś daleko od nieba, powiedziałem. Niebo, tyle miłości, już nie mogę się doczekać, powiedział podobnie Jan. Pomyślcie tylko, wieczna radość, odezwał się Filip. Wieczny pokój, dodał Bartłomiej. Niebo, powiedziałem, jest miejscem, do którego zaprowadzi was doczesne życie, o ile tylko będziecie wierzyć w Boga i mu ufać. Na wypracam będzie mieliśmy słuchać. Tym zakończę tę część. Nie za chwilę Olek wytłumaczy wam tę część modlitewną, jest ważna, żebyście posłuchali, co i na moc gańce, abyście wiedzieli, co się będzie działo. Potem zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament i wrócę tutaj i będę się modlił za wami.